Cześć kochani, witam was w szóstym i ostatnim pomyśle na karnawał. Dobra, odsłaniam się dla was cała. I w tym przepięknym anturażu powiem do was kilka słów. Nie tylko w Halloween można straszyć. A korzystając z tego, że niedawno premierę miała kolejna część filmu The Ring, po polsku Krąg, zdaje się. Nie mam pojęcia, która to była część. Oglądałam tylko pierwszą i dziękuję, wystarczy. Może są wśród was fani serii, ale pewnie i tak wszyscy wiedzą, że występuje w tym filmie, lub można powiedzieć, że jest główną bohaterką, przerażająca i tragiczna postać Samary Morgan. I właśnie w nią się wcielam. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o wykonanie, jest to chyba najprostsza z charakteryzacji, które wam pokazałam, bo chciałam na koniec wam pokazać coś, co jest naprawdę proste do wykonania i nie trzeba mieć tutaj żadnych specjalnych środków do charakteryzacji. Myślę, że wszystko macie albo w domu, albo jest po prostu bardzo łatwo dostępne. W takiej wersji, jak ja wam dzisiaj pokazuję, bez efektów specjalnych, jest to naprawdę szybka robota, a mimo to chcę wam pokazać, jak to zrobić efektownie i porządnie. Jeśli macie długie czarne włosy, to w ogóle już macie sprawę bardzo ułatwioną. Wystarczy tylko włosy zmoczyć albo po prostu zaniedbać i bardzo długo ich nie myć, żeby były tłuste. Wykonać ten make-up piękny i już możecie iść straszyć. Jeżeli natomiast tak jak u mnie wasze włosy nie kwalifikują się na Samarę Morgan, możecie oczywiście tak jak ja kupić perukę. W tym przypadku zdecydowanie nie stawiałam na jakość. Ta peruka kosztowała mnie 30 zł. Żaden szał, ale uwierzcie mi, nie jest tragiczna. Mieści się na moją wielką głowę. Nigdzie nie prześwituje, także jest naprawdę spoko. I bez żalu mogę zrobić to. Czyli ją po prostu troszkę zmoczyć. O. I wyglądam jakbym moczyła się przez parę lat. No i tyle tytułem wstępu. Myślę, że możemy zacząć się oszpecać. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, oczywiście gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Wtedy nic was nie ominie, a jeśli tego nie zrobicie, to zginiecie za 7 dni. Żartuję. Dobra. To malujemy. A więc pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, jak to bardzo często u mnie bywa, jest zakrycie brwi. Poniżej podrzucam link, w którym trochę dokładniej możecie zobaczyć, jak to robię. Następnym krokiem jest pomalowanie się na biało. Ja użyłam najszybszego sposobu, czyli biała farba wodna, tutaj Diamond FX i pędzel kabuki. Możecie też użyć podkładu, najlepiej w sztywcie lub farby tłustej. Dwie ostatnie opcje na pewno wymagają solidnego przypudrowania. Jeśli chodzi o te trzy opcje, to najtrwalszy pewnie będzie podkład. Jeśli chodzi o farbę wodną, to jest to opcja na pewno najszybsza i najtańsza. Wbrew pozorom jest również dosyć trwała, tyle że nie wodoodporna. Mówię o tych sposobach na właśnie wybielenie twarzy, bo jest to chyba najczęściej zadawane mi przez was pytanie w kontekście charakteryzacji. Jak widzicie, nałożyłam pędzlem kabuki jedną warstwę farby i teraz miejscowo dokładam jeszcze ją w miejsca, które tego wymagają. Teraz pędzel pobieżnie wycieram i nakładam na niego nieco czarnej farby i dotykając skóry takim rozczapieżonym dobrze pędzlem, zostawiam na niej takie czarne kropki i plamki i o to właśnie mi chodzi. Najpierw robię to w miarę delikatnie, później przechodzę do ciemniejszych i mocniejszych plam. Teraz przechodzę do cieni. Ja zaczynam od chłodnego brązu i podkreślam nim oczodoły i wszystkie te zmarszczki, które podkreślą wściekły i taki zmęczony wyraz twarzy. Robienie głupich min bardzo w tym pomaga. Stopniowo przechodzę do coraz ciemniejszych kolorów. Teraz konturuję twarz
ciemnym grafitem. I przeskoczę jeszcze na chwilkę do ust, które teraz są różowe, a muszą być też sine. Pokryłam je bardzo jasnym podkładem w sztyfcie, bo farbę wodną bardzo szybko bym zjadła. Jeszcze je troszeczkę opruszę grafitowym cieniem i w ten sposób będą bardzo sine. Dalej podkreślam zmarszczki stopniowo coraz ciemniejszym cieniem, co daje fajny i taki naturalny efekt. Jeśli chodzi o skórę, to dodaję jeszcze czarnym cieniem takie bardzo wyraźne czarne plamy, dziury właściwie. Ich brzegi tylko delikatnie rozcieram, a na czole dodam jeszcze kilka zadrapań. Ja używam tutaj akurat do tego cieni. Równie dobrze mogłoby to być namalowane farbą wodną lub eyelinerem czarnym. Chcę Wam też pokazać, jak to jest elastyczna sprawa i że nie musicie używać dokładnie tego, co używam ja, żeby uzyskać podobny efekt. Zadrapania podkreślam jeszcze białym, żeby brzegi wydawały się troszeczkę odstające. I żeby wyglądać jeszcze bardziej choro i trupio, podkreślam linię wodną oka czerwoną kredką, chociaż wiem, że to nie ma sensu w przypadku takiego starego topielca. Ale wygląda bardzo demonicznie, a poza tym po chwili już nie widać tak bardzo tej czerwieni. Jeszcze oczywiście soczewki potęgujące demoniczny efekt i odpowiednia peruka. Ponieważ chcę, żeby wszystko ze sobą grało, maluję jeszcze ręce. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja wersja Samary i poślecie jej dużo miłości. Dzięki Wam, kochani, za poświęcony czas. Życzę Wam udanych imprez na finiszu karnawału. Jeśli chcecie więcej dziwnych, śmiesznych, strasznych charakteryzacji, to zostańcie ze mną. Widzimy się już niedługo.